Hejka, tu Kukulino, super, że jesteście. Dobra, a w dzisiejszym odcinku wam pokażę dosyć kontrowersyjne, bo będziemy porównywać dwa napady. Będzie oczywiście związane z tym glitch, bo tu mamy napad na flekę i jak wiecie, u Lestera mamy napad na flekę. I tak wpadłem, że to może być dosyć fajny odcinek, z tego może wyjść, szczególnie w moim wykonaniu, więc po pierwsze stawcie suba oraz łapę w górę, jak jeszcze tego nie robicie, bo lecimy po 25 tysięcy subskrypcji do końca września, a po 21 tysięcy subskrypcji lecimy do końca tego tygodnia, więc wiesz co robić, ja was wierzę, mam nadzieję, że nam się uda, bo wy czasem rozwalacie ten system subskrypcji, więc serio, zostawcie suba, łapę w górę, bo dużo osób, które ogląda moje odcinki, jeszcze nie subskrybuje, więc zasubskrybuj w tym momencie kanał, masz na to 5 sekund, raz, 2, 4, 5, mam nadzieję, że zasubskrybowałeś, wpadaj też na NNB, do której ty link masz w opisie, przy rejestracji w opisie masz 1 euro na start, więc serio mega warto. Dobra, porównywając pierwszy napad do pierwszego napadu, który będziemy robić, jest to najnowszy napad z najnowszego DLC, do którego potrzebujemy warsztat tuningowy, który jest z najnowszego DLC, który możemy kupić na Mazebanku. Wejdź na stronę i tu jest ten właśnie warsztat. Jest to dosyć spora inwestycja, bo najtańszy taki warsztat kosztuje 1 400 000, bo jest promocja, a tak to kosztuje mniej więcej 1 600 000 700, więc no nie oszukujmy się, dosyć sporo to kasy kosztuje. I odblokowując ten warsztat, mamy taką tablicę, na której mamy napady i jest tutaj zawarty napad na flekę. Ja go osobiście jeszcze nie robiłem, będzie to mój pierwszy raz, ale też mamy drugi napad na flekę, gdzie zgarniamy podobne siano. Jest siano jest praktycznie takie same i powiem wam tak, że to kilkanaście lat temu zostało wprowadzone i najtańszy dom do robienia właśnie takiej, jakby wam to powiedzieć, napadów, to jest właśnie tutaj gdzieś on jest, czekajcie, zaraz wam go pokażę. Tam jest koszt około 200 000, czekajcie, nie tu, tu nie. Gdzie to jest? Poczekajcie. Ja mam go kupionego, więc nie wiem, czy go znajdę. To jest ta okolica, to jest gdzieś tutaj, widzowie. Ekskluzywne. Zaraz go znajdziemy. Zaraz go znajdziemy, widzowie. To jest tam mniej więcej w cenie 200 000. O, jest tutaj. No, ma jak widzicie 200 000 dolarów, więc trochę jest różnica między 1 700 000, 900 a 200 000 dolarów i porównamy sobie właśnie, jak te napady się różnią, czym one się różnią i który jest bardziej opłacalny i czy jest jakaś nowa właśnie aktualizacja i oczywiście pokażę wam, jak zgliczować sobie fajnie ten napad. Dobra, nieważne, do pierwszego napadu potrzebujemy tego nowego napadu, potrzebujemy być zarejestrowani w klubie albo w security surf, niestety, ale powiem wam tak, że to jest kolejne wymaganie, więc dosyć jest droższa sprawa właśnie z tym napadem. Ale jest progres, mamy tutaj 178 tysięcy, tam mamy chyba 140 i ten napad możemy robić samemu. Ale jak to samemu? No właśnie sam się zdziwiłem, że to jest napad solo. Wszystkie napady z nowego DLC są solo, jak dla mnie to jest mega sprawa, mega fajnie. Ale jak to działa? Ja sam tego nie wiem, widzowie, to robiłem pierwszy raz i nie wiem, jak to będzie wyglądać. Czekajcie, poziom trudności, strzelec wyborowy, cwaniak, waga ciężka, o dobra, nie wiem. Jakiś wybór wagi ciężkiej mamy. Dobieranie graczy wszystko jest normalne, tylko mam jakiś wybór wagi ciężkiej, ale to chyba jest poziom trudności, więc dajmy sobie najwyższą wagę trudności, wybierzmy sobie jakiś fajny samochód, którym będziemy uciekać. Dobra, dajmy sobie, nie wiem, ten najnowszy samochód z najnowszego update'u. Lecimy sobie. Widzę, że tu mamy wybór samochodu, więc dosyć fajnie jest. Dosyć ciekawą sprawą jest to, że możemy robić to solo. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, ale coś szczerze, nie będzie on za krótki. Oczywiście go wam potnę, żeby był jak najkrótszy, żeby się tak wyrobić mniej więcej w tych 15 minutach, żebyście nie mieli całego dnia do oglądania. Fajna cutscenka, widzę, jest to dosyć fajne, fajne. Dobra, fleka kontra fleka, nie? Co to jest? Udaj się do banku fleka. Dobra. Co? Co? Jak to? Dobra, mamy takie... Widzę, że to jest solo, mamy takie ładunki termiczne. Banki mamy do wyboru, spoko. Możemy założyć maskę, to jest normalne, widzę. W ogóle nie mam tej maski. A dobra, teraz mamy maskę. Jakieś ładunki termiczne tutaj są, jakieś policja zostanie zaalarmowana za tyle i tyle.
Dobra, tu jest pierwszy progres, nie trzeba nic wiercić, możemy tylko zebrać kasę, nie trzeba nic wiercić, to jest jak dla mnie progres, bo w tym starym napadzie jest zwiercenie skrytek i to dłużej trwa. Tutaj widzę, że ukradnie pieniądze ze skarbca i lecimy dalej. Okradasz punkt C, spoko. Widzę, że tu nie mamy żadnego czasu, więc jest dosyć fajnie, bo tu nie ma czasu i nie trzeba się mniej więcej stresować. Dobra, obrobiłem wszystkie te banki tak jak kazano, wszystkie dosłownie tak samo się robiło. Dobra, lecisz. W ostatnim banku musiałem uciec z policji i musiałem dojechać w to miejsce. Dobra, co tu się wydarzy, to nie wiem, widzowie. Możecie w tym momencie zostawić suba raz w górę. Mamy tu jakiś trzech typa, dali mi kaskę, spoko, lecimy sobie. To jest chyba obstawa tego jednego. Dobra, zaliczono 320 tysięcy? O panie. Dobra, a więc jesteśmy już pod drugą fleką, ostatnią w tym odcinku, bo mamy tylko dwie fleki. Tu jak widzicie mamy 114 tysięcy mniej więcej do zgarnięcia. Ale tu już jest takie, że możemy wybrać sobie poziom trudności. Tam niestety nie dało się wybrać poziomu trudności. I tu jest nam niestety potrzebna druga osoba. Nie możemy tego robić solo. I po trzecie też kurczę lipa, bo potrzebujemy typa, który mniej więcej ogarnia. I potrzebujemy mieć przyjaciół do tego. Tu możemy wybrać sobie poziom trudności, tam już dużo więcej wyborów, zaciągnę przez gracza, możemy sobie wybrać stroje, kupić sobie amunicję i inne takie, bo używamy już swojej broni. Potrzebujemy sobie niestety, ale swoich, kurczę, znajomych, widzów, botów w sesji. Potrzebujemy po prostu kolejnej osoby. Zgarniamy oczywiście dużo mniej kasy, bo tam się okazało, że zgarniamy około tam 300... paru tysięcy, prawie 400 tysięcy, więc dosyć sporo siana, nie oszukujmy się. A drugą sprawą jest takie coś, że tutaj po prostu mogą być prankstery, więc tutaj nie zawsze typ może być fajny, nie zawsze wam może pomóc. Inne takie po prostu mogą być prankstery. Niestety ten lewy co dołącza, obstawiam, że chyba może być pranksterem i pewnie wyjdzie w połowie, albo pod koniec, albo na początku samym wyjdzie z napadu, więc tu musimy się też wiązać z takimi osobami, jak nie mamy z nim wiedzieć, że mogą być takie osoby boty na prostu sesji. Kolejną sprawą jest tak, że musimy kupić ten napad za 11500 dolarów, co odchodzi nam od prowizji. Jest to napad bardzo stary, bardzo niedopracowany, chociaż w sumie jak na swój ten, to jest dopracowany. Jest bardzo długą cutscenkę, ja oczywiście pomijam. Mamy, możemy sobie to patrzeć. Na wysokim poziomie mamy wybór. 140 tysięcy możemy zdobyć i możemy sobie dać maksymalną ilość kasy, czyli tam 100 tysięcy. Osobiście powiem, że 143 tysiące na dwóch, jeden bierze 43, a drugi bierze 100 tysięcy z kawałkiem. Dosyć spoko kasa, ale osobiście powiem wam tak, że żeby robić to w dwie osoby i dostać niecałe tam 101 tysięcy i się użerać ze sobą w sesji, niezbyt interesujące. Jest to też dużo trudniejszy napad, ale dużo krótszy. Pewnie, co ja gadam, jak może być trudniejszy, a krótszy? No właśnie, może być trudniejszy, a krótszy, bo jest to napad, że po prostu musimy więcej zrobić, ale krótszy czas ogólny jest. Nie do końca wam mogę to wyjaśnić, tu mamy jakby dwie role. Jest kierowca i jest wiertnik, po prostu no tutaj jest tyle do gadania. Ten napad ja bym wam tłumaczył, mógłbym poświęcić mu jeden cały odcinek tak naprawdę temu napadowi, bo ten napad jest naprawdę dosyć taki skomplikowany. Czekajcie, otworzę mu drzwi. Wszyscy, masz, dołączaj. Dobra, niech se jedzie, bo chłop chyba rowera wziął, chyba myślał, że to jest jakiś pojazd, ale niestety mu się coś pomyliło. Dobra, jedziemy, tu musimy dojechać do Lestera. Dzień przed policją. Jest to dosyć bardzo banalna rola, jeśli chodzi o kierowcę. Wiertnik ma po prostu trudniej, więc jeżeli nie umiecie grać za dobrze, nie bierzcie wiertnika sobie, oddajcie wiertnika znajomym. W ogóle mega fajnie jest ten odcinek, mi się wydaje, bo to jest fleka kontra fleka tak naprawdę. Fleka vs Fleka, jest to serio, co? Interesujący odcinek mi się wydaje, więc możecie stawić suba raz w górę. Jeszcze nie widziałem tego na polskim YouTubie, ani na zagranicznym YouTubie, nie widziałem nigdzie, żeby ktoś robił fleka kontra fleka. Później otwieramy sobie telefonik, wyłączamy sobie kamery, czy znaczy otwieramy safe. Elegancko, sefik otwarty. Zakładamy maskę. I wysiadamy. Tutaj osoba, która jest kierowcą, musi po prostu zniszczyć te kamery. Tak, musi pozniszczać te kamery. Ty musi zniszczyć te kamery. Elegancko, ja już mu pomogę zniszczyć te kamery.
Dobra, musi on zniszczyć te kamery. I potem musi zastraszać tych ludzi, czyli musi strzelać w ścianę. Musi po prostu postraszyć tych ludzi, ale tu widzę, że chyba chłopak nieogarnięty idzie do mnie. Nie rozumie chyba, o co chodzi w tym napadzie, chyba go robi pierwszy raz, więc chyba coś czuję, że może być zwalony napad. Dobra widzowie, udało się nam przewiercić, w końcu chyba ziomek ogarnął, o co chodzi, a po prostu przestał mnie prankować. Mamy skrzynkę, lecimy sobie do Kurumy, tu jest trudniejszy etap. Dobra, na szczęście nikogo nie zabił, ale chyba jakby nawet kogoś zabił, to by się napad nie udał, bo tutaj nie można nikogo zabić. Kierowca wsiada, lecimy sobie cały czas prosto teraz. Niestety tu się nie da zgubić policji, bo to jest gra na czas, teraz mamy mniej więcej 15-20 tak do minuty czasu, żeby dojechać do Cargo Boba, który nas zgarnie. Tu jest dosyć fajnie to rozwiązane, bo tam jest cutscenka z tymi typami, a tu mamy cutscenkę z Cargo Bobem oraz cutscenkę z Lesterem, więc tu jest dosyć trochę więcej cutscenek. I po prostu, ale to jest dużo, po prostu dużo starszy napad, więc tam Rockstar jeszcze po prostu nie był aż taką zaawansowaną technologią i nie robił tych napadów aż tak profesjonalnie. A tutaj mniej więcej są bardziej profesjonalne napady te nowe, chociaż póki co jak dla mnie tamta nowa fleka jest naprawdę dużo lepsza, ale oczywiście tym się zajmiemy w podsumowaniu, ale jak na razie dla mnie tamta fleka wygrywa wszystko, no bo nie oszukując się, tam zgarniamy około 300 paru tysięcy, 320, 30, 40, 50, 60, no po prostu dużo zgarniamy tego kasy, tej kasy, a tutaj zgarniamy około 100 tysięcy, więc tu jest 101 tysięcy, tam, więc tam ponad 101 tysięcy, coś takiego, więc jest to dosyć takie, wiecie, no chyba, że robicie to pierwszy raz, to macie tam około też 100 tysięcy na plus. Ty musi wasz kierowca podjechać inteligentnie pod ten magnes. Dobra, chociaż to mu się udało. Dobra, i teraz już nie ma jak zwalić tego. Dobra, napad zaliczony. Jak widzicie, tu mamy fajną cutscenkę z Cargo Bobem. Zaliczono. I mamy... Kierowca zawsze dostaje platynę, niestety. Ja dostałem złoto, platynę też dostałem. W sumie tak sam sobie pisałem. Faktyczny łup, no i 70% upuść, 100 tysięcy tam z kawałkiem. Jest to dosyć słabe siano, jak na GTA na te czasy jest to dosyć słabe siano. Totalnie się nie opłaca tego napadu robić. Dobra, podsumowując, obydwie fleki, bardziej się opłaca robić oczywiście tą nową flekę. Zgarniamy tam 340 tysięcy, 320 tysięcy plus pierwszy raz, 75 tysięcy, czyli wychodzi nam 400 tysięcy z kawałkiem, 405 tysięcy do końca nam wychodzi w jakieś 15-20 minut. Ta nowa fleka, nie trzeba aż tyle przygotowań robić, w sumie tyle same jest przygotowań, tam dwa przygotowania. Ale podsumowując, tamtą flekę się łatwiej robi, szybciej się robi, można ją robić solo. Dostajecie dużo, dużo więcej kasy, a tą flekę nie trzeba, niestety trzeba robić w kilka osób, w dwie osoby minimum. W sumie maksimum, bo tylko dwie osoby można na tej flece, ale to wymagane są dwie osoby, niestety dostajecie marne, tam 100 tysięcy niecałe, 101 tysięcy niecałe, tam no licząc 100 tysięcy dostajecie za męczenie się z nie, to że z typem to jeszcze trochę dłuższy napad to nie jest, bo ten napad jest dużo krótszy niż tamten napad, ale jest bardziej wymagający, więc zostawcie suba, łapę w górę, jeżeli taki odcinek wam się podobał, jest to trochę co innego, ale szczerze można powiedzieć, że tamta fleka to jest glitch, normalnie to jest glitch na flekę, w tytule też dam glitch na flekę, bo to jest normalnie glitch, fleka, no po prostu ta fleka rozwala system, ta nowa fleka rozwala system. Robiłem ją pierwszy raz i już mi się spodobała, więc zostawcie suba, łapy w górę, może będę robić te fleki. Dobra, trzymaj się i siema!